Co prawda futbol amerykański w Stanach jeszcze się nie rozpoczął. No właśnie, ale to jest dobre pytanie. Czy w ogóle się rozpocznie o czasie? Na to i wiele innych pytań postaramy się dzisiaj odnaleźć odpowiedź. Granice sportu, zaczynamy! Super dzień, super podcast, jakby to niektórzy powiedzieli. Bartłomiej Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. Po raz kolejny jestem prowadzący. Myślę, że Adam mi to wybaczy, ale zanim go przedstawię, to przedstawię naszego gościa. Jest nim Kuba Machowina z serwisu NFL.pl. Cześć, Kuba. Cześć, bardzo mi miło. Witam was i witam słuchaczy. No właśnie, Kuba, to jest twój pierwszy występ w strefie podcastowej, czy już miałeś okazję być gdzieś? Jeśli chodzi o futbol amerykański, jest to mój pierwszy występ. W podcaście kiedyś, dawno temu, mówiłem troszkę o piłce nożnej, ale to zamierzchłe czasy. No, niedaleko jest od piłki nożnej do tej piłki jajowatej, jak się to potocznie mówi, chociaż ciągle trwają spory o to, który futbol jest bardziej futbolowy. No nie, Adam? Adam Fabisiewicz też jest z nami. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy tego słuchacie. Jak dla mnie temat jest bezsporny pod względem taktycznym. Futbol amerykański jest zdecydowanie ciekawszym sportem i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pewnie wszyscy fani Roberta Lewandowskiego, czy tam Michała Żewłakowa, dla kogoś innego, nie wiem, Leszka Pisza z zamierzchłych czasów teraz by się na mnie rzucili, ale ja zdania nie zmieniam i dlatego Granice Sportu to jest podcast o sportach amerykańskich, a nie o piłce nożnej. Taki zresztą też mamy. Mam nadzieję, że chłopaki z Foodtake'u mi tę opinię wybaczą, bo oni też będą o piłce nożnej opowiadać, także na Foodtake'a też zapraszamy, ale dzisiaj tylko ten sport z jajowatą w roli głównej. Adam, ale jak ty się podciągasz z 70-kilogramowym łańcuchem na sobie, no to choćby się na ciebie rzucili i tak dalej, to ty wyrobisz się z ucieczką jak najlepsi wide receiverzy świata. W istocie, albo nawet będę, wiesz, naprawdę dobrym taklem, takim, wiesz, w pierwszej linii, który będzie roznosił kogo trzeba, ale masz trochę nieaktualne dane, bo też cię nie poinformowałem, ale już właśnie robiłem zasadzkę na swoją życiówkę i już wiem, mam rekord życiowy 85 kg w maksie, więc to już trochę się zmieniło. Natomiast tak, to są bardzo dobre wyniki i myślę, że nawet Aaron Donald by się ich nie powstydził, a waży trochę mniej niż on. No, Arona Donalda podciągającego się jeszcze nie widziałem, zwłaszcza z łańcuchem, ale to może się kiedyś stanie. Ale myślę, żebyś zobaczył, gdybyś chciał, to są tacy atleci, że on mimo, że waży pewnie około 130 kg, to też się podciąga bardzo lekko, bo to jest naprawdę no, bardzo silny i dynamiczny chłop, to też trzeba mu powiedzieć, że on jakby wyznaczył nowe standardy grania w obronie przez to, że jest nie tylko silny, zwalisty, ale przy okazji jest super szybki i to się w nim podoba, w jego grze. A mogę wtrącić 3 grosze? Jasne, czekamy. Ja bym powiedział bardziej, że Aaron Donald wyznaczył nowe standardy grania w obronie, ponieważ jest niski. A to też. On ma chyba bodajże 1,84 czy 1,85 m. Jak na środkowego defensive tackla, on naprawdę jest niski. Tak, to prawda. Nisko osadzony środek ciężkości, mocno stoi na nogach i z tym sobie często mają przeciwnicy problem poradzić, żeby go wyczuć dobrze, przeczytać, Kuba, prawda? Bo on jest takim gościem, który no, gra też nieprzewidywalnie w obronie. On wymyka się schematom, skoro już o tym mówimy. Tak, dokładnie tak. On jest różnie wystawiany. Nominalnie bodajże on jako right end jest, zawsze widnieje w ustawieniu taktycznym, no ale on głównie atakuje ze środka. No i też tacy gracze jak on, jak na przykład Khalil Mack z Chicago Bears, są świetni w obronie, ponieważ przy każdej akcji się ich podwaja i oni robią miejsce dla innych kolegów z defensywy. Tacy gracze są najbardziej w cenie.
No właśnie, to jeszcze tak w ramach wyjaśnienia dla słuchaczy, bo może niektórzy po raz pierwszy dowiadują się czegokolwiek o futbolu amerykańskim, to może wyjaśnijmy w ogóle ideę tej pozycji samego Arona Donalda, czyli defensive tackle. Jak ważna jest to pozycja ze względu na drużynę, która broni? No, głównie chodzi o to, żeby może nie zaszlachtować, nie zabić, a nie zgnoić, ale po prostu powalić na ziemię rozgrywającego. No to jest jednak to podstawowe zadanie defensive tackle. Dokładnie tak. Dla tych słuchaczy, którzy nie znają się na meandrach skomplikowanych i zawiłych futbolu amerykańskiego, można powiedzieć to w bardzo prosty sposób, że jego zadaniem głównym jest dopaść rozgrywającego i zrobić mu troszkę krzywdy. My mówimy też, Kuba, o tym, że one są owszem skomplikowane i zawiłe, ale tylko do czasu, kiedy się zacznie po prostu futbol oglądać, że to jest tak naprawdę niedługi czas randkowania z tą dyscypliną, żeby sobie uświadomić, że to jest bardzo atrakcyjny kąsek i chcę umówić się z nim na kolejną randkę, bo tak to trochę wygląda, że futbol amerykański wydaje się czarną magią dla wielu osób, ale jeśli już do tego zasiędziemy, to rzeczywiście odkrywamy w tym niejako partię szachów. Ja na przykład tak mam, że jak zaczynałem futbol kumać, rozumieć, co się dzieje na boisku, to zaczynałem widzieć nie tylko to, że piłka od rozgrywającego leci do przodu przez linię jak najbardziej do przodu, żeby dostać się na pole przyłożenia, ale też widziałem, jak przesuwają się poszczególne formacje, bo to jest moim zdaniem znacznie bardziej widoczne na boisku futbolu amerykańskiego niż na przykład na wspomnianym już dzisiaj boisku piłkarskim. Oczywiście, że tak. Gdy rozmawiam z ludźmi, którzy totalnie nie mają styczności z futbolem amerykańskim i pokazuję im pewne akcje, oni widzą w tym sport bez ładu i składu, ale im dłużej człowiek to ogląda, tym bardziej przekonuje się, jak to taktyczny jest sport. Tak naprawdę akcje są krótkie i jeżeli miałbym je porównać, to są to w pewnym momencie szachy błyskawiczne, czyli polega to na zadaniu paru szybkich posunięć i przerwa. Jest to chyba najbardziej taktyczny sport ze wszystkich, z jakimi się spotkałem, a to, że wydaje się chaotyczny na pierwszy rzut oka, to tylko iluzja. No właśnie, bo jest snap, piłka jedzie do rozgrywającego i nagle masa ludzi biegnie w przeciwną stronę. Jedni uciekają z jednej grupy, inni nagle powalają się na innych, więc to jest trochę takie zaskakujące z perspektywy telewizora, ale później jak już się odczyta wszystkie wszystkich założeń taktycznych się nie da, no bo to jest mimo wszystko tajemnica coachów ofensywnych, coachów defensywnych, to później łatwiej się to przyswaja wszystko. Ja też na początku miałem straszny mętlik w głowie, ale później wszystko wydawało mi się proste, chociaż niektórym nadal się wydaje to trochę dziwne, że jest taki człowiek, który dostaje ogromne pieniądze za to, żeby się rzucać na innego człowieka, albo jest taki człowiek, który raz na jakiś czas podczas spotkania wychodzi, żeby sobie kopnąć tę piłkę po to, żeby ona wpadła między te dwa słupki. No, wiem, że to jest zaskakujące, ale to są Stany Zjednoczone, tego się po prostu nie analizuje, to trzeba zrozumieć. Tak, no to przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ja też chciałem zaproponować, panowie, w porządku naszej dyskusji, żebyśmy pogadali chwilę o poszczególnych pozycjach i może nawiązali właśnie do ludzi z konkretnymi nazwiskami, bo to też będzie naszym słuchaczom więcej może mówiło, dlaczego te pozycje są tak ważne i tak opłacane, bo to, że gościu z jajowatą piłką, który ją podaje do swojego kolegi z przodu, jest najważniejszy i najlepiej opłacany i nazywa się quarterbackiem, no to wszyscy wiedzą. Ale dlaczego tak ważni są ludzie, na przykład ci, którzy chronią jego ślepą stronę, czyli tę stronę, w której kiedy się obraca do rzutu, no to nie widzi nadbiegającego rywala, czyli w przypadku praworęcznego gracza to jest na ogół tak zwany left tackle, czyli gościu, który chroni lewą stronę. Przy gościu leworęcznym, przy rozgrywającym leworęcznym to jest drugi tackle, czyli ten right tackle. I dlaczego, Kuba, oni są tak ważni w tej ochronie quarterbacka? Może powiedzmy o tym chwilę. To znaczy, zacznijmy od tego, że chyba w żadnym sporcie zawodowym, zespołowym tak wiele nie zależy od jednego człowieka jak w futbolu amerykańskim. To jest oczywiście quarterback. To jest absolutny mózg ofensywy, przedłużenie ręki trenera na boisku, tak zwany play caller, ale jakby nie o nim teraz będzie mowa, istnieje stara maksyma, która mówi, że futbol zaczyna się na liniach. Można mieć najlepszego quarterbacka na świecie, można mieć najlepszych biegaczy,
ale jeśli nie masz dobrej ofensywnej linii, zespół nie istnieje. Można to było dla tych bardziej może zorientowanych w historii NFL, tej najnowszej, można było to widzieć na przykładzie Indiana Colts, którzy swoimi niemądrymi ruchami kadrowymi wykończyli genialnego quarterbacka, jakim był Andrew Luck. Był to naprawdę, tak jak to mówią Amerykanie, generational talent, ale nie zapewniono mu tej właśnie offensive line z prawdziwego zdarzenia i kontuzje go wykończyły. A wracając do left tackle, right tackle, też left guard, right guard i centers, jest to grupa, która po prostu ochrania swojego quarterbacka. Są to tak zwani ochroniarze, oni nie mają dopuścić przeciwnika do swojego rozgrywającego tak, aby on w spokoju miał te kilka sekund, kiedy może celnie podać do partnerów. To prawda. A czy ty byś wyróżnił jakieś nazwisko? No bo kiedy mówimy o rozgrywających, to chciałem cię zawsze o to spytać i mówię, zanotowałem sobie to pytanie, kiedy wiedziałem, że już do nas przyjdziesz i chciałem cię zapytać, bo mówi się o Tomie Brady'm, że to jest taki geniusz gry w kieszeni, czyli w tym polu chronionym przez jego obrońców, w tej przestrzeni, którą oni mu zapewniają, kiedy on się może poruszać, wybrać wariant zagrywki do przodu, że jest w tym taki bardzo dobry i skuteczny, no i chirurgiczna precyzja, ale nie miałby tego właśnie bez ludzi wokół siebie. Czy ty na przestrzeni tej dynastii New England Patriots tak długiej wyróżniłbyś jakiś szczególnie ważnych, dobrych, wybitnych protektorów dla Brady'ego, bo jego wielkość nie bierze się przecież znikąd. Ja bym podszedł do tej sprawy inaczej. Mianowicie, czy on miał zawsze wybitnych protektorów? Nie wiem, ale oni wszyscy grali w odpowiednim systemie. Mhm. Ponieważ złośliwcy powiedzą, że Tom Brady jest tak zwanym systemowym quarterbackiem i gdyby grał u innego trenera niż Billa Belichicka, nie osiągnąłby tylu sukcesów. I powiem wam tak, że może coś w tym jest, ponieważ on z zalet Brady'ego uczynił, jakby to powiedziała dzisiaj młodzież, absolutny sztos, plus zminimalizował jego wady. Tom Brady nigdy nie był szybkim quarterbackiem, nigdy nie opierał swojej gry na bieganiu. To były szybkie, chirurgiczne, krótkie podania. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o Patriots, to każdy, kto tam wchodzi do tej grupy, jak dla mnie, spełnia swoje zadania. Bartku, czy jesteś z nami? Jestem z wami, tylko tak się was zasłuchałem, że aż... Powoli, znaczy nie powoli, tylko przez chwilę się zagubiłem w tym wszystkim. Zahipnotyzowaliśmy cię. Tak? No tak. Ale wiecie, drodzy słuchacze, tak my się umawiamy z Bartkiem, że jeden zaczyna jednego tygodnia, drugi zaczyna drugiego tygodnia, dlatego on wspomniał o tym, że już drugi raz z rzędu zaczyna, ale założenie jest takie, że tak naprawdę współprowadzimy ten podcast, więc nie boję się Bartkowi, że tak powiem, wchodzić w paradę, bo on jest, że tak moim partnerem do brydża w tym podcaście, także no tutaj uzupełniamy się świetnie, ale Bartek, oddaję ci głos, no, zapytaj o coś naszego gościa w końcu. Ja jestem bardzo ugodowy. Wiesz co, tylko to będzie, a to pytanie ci zadam może na sam koniec podcastu, albo gdzieś pod koniec tego podcastu, bo to będzie pytanie o konkretną osobę w konkretnym miejscu. Takie, wiesz co, pytanie, bo tak analizując to, co się teraz działo na tych wszystkich, na całym rynku transferowym, wiadomo, transfer deadline day będzie chyba w momencie emisji tego podcastu, to już powoli będzie się kończył. Tak. Więc nie będziemy mieli w miarę najświeższych informacji, ponieważ nagrywamy ten podcast z lekkim wyprzedzeniem, ale przez pryzmat tego, co udało ci się zaobserwować, wiadomo, podpisanie Bosy przez Chargers, na zasadzie przedłużenie go, nie wiem, przedłużenie trenera Kyla Shanahana przez 49ers. Niestety, spoglądanie przychylnym wzrokiem na Colina Kaepernicka, czy też danie w końcu tego kontraktu, chociaż może nie aż takiego, jakby chciał, Dakowi Prescottowi, czy też na przykład przedłużenie Derricka Henry'ego, albo niestety danie kontraktu Joe'owi Flacco przez New York Jets. Czy coś cię najbardziej zaskoczyło z tych transferów, a coś najbardziej zawiodło z tego wszystkiego? Czy masz jakiś taki jeden najbardziej zaskakujący transfer, na który ty czekałeś i powiedziałeś sobie, tak trzeba było zrobić, a z drugiej strony powiedziałeś sobie, nie, no nie ma na co patrzeć?
Jeśli chodzi o transfer, który powiem inaczej, mnie najbardziej zdziwił, to było oddanie DeAndre Hopkinsa. Powiem szczerze, że jako fana i osobę zajmującą się NFL na co dzień i też powiem, że sympatyzuję dość mocno z Houston Texans, zastanawiałem się, jak do tego mogło dojść. Jak można gościa, który jest absolutnym fenomenem, oddać za, powiem tak brzydko, worek kartofli. Ja wiem, że z generalnym menadżerem Hopkins się nie dogadywał, tam też chodziło o przedłużenie kontraktu, ale jest to po prostu kradzież w biały dzień i nowy klub Hopkinsa powinien bardzo, bardzo, bardzo iść do góry przez ten transfer. A ja jeszcze mogę zapytać cię, Kuba, o jedną rzecz, bo ja z kolei nie jestem jakoś zdziwiony tym, jak patrzę na to, jak działa Bill O'Brien w tej organizacji już od kilku lat i stwierdzam, że to nie jest człowiek, który ma zacięcie menedżerskie na szerszą skalę. To na pewno nie jest Bill Belichick ani... No nie wiem, kogo by tu jeszcze z podobnych rejestrów wybrać. No ale powiedzmy chociażby, nie wiem, Kyle Shanahan z tego Jerry młodszego... Jones? No tak, ale Jerry Jones to raczej właściciel. Chodzi mi o gościa, który pracuje bezpośrednio przy drużynie. No ale Jerry Jones jest na pewno świetnym biznesowo człowiekiem, no bo wypromował swoją markę na najbardziej wartościową już od lat w Forbesie. Cowboys są najwyżej. Natomiast wracając do Houston Texans, no to byłem też olbrzymie, było to moje zaskoczenie, ale z drugiej strony Houston Texans to taka drużyna, która lubiła zaskakiwać negatywnie, bo w ostatnich latach pamiętasz też Brock Osweiler chociażby. Wielki, wielki rozgrywający Brock Osweiler. No, dać mu takie pieniądze i taka klatka, to była jedna z największych klub w NFL, jakie ja pamiętam. Tak, ale zwróciłem uwagę jeszcze na jeden transfer, bo przez pryzmat tego, co się działo w Saints, wiedziałem, że akurat ten zawodnik prawdopodobnie pożegna się z tą organizacją i zawitał do dosyć zaskakującej według mnie drużyny. Mówię tutaj o Teddym Bridgewaterze, który pod nieobecność Drew Breesa, który został wyautowany na kilka kolejek przez Aarona Donalda, musiał wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności w momencie, kiedy Saints tego najbardziej potrzebowali i, co ciekawe, sprostał wyzwaniu, bo dzięki niemu, w zasadzie dzięki jego dobrej grze, Saints nie przegrali ani jednego spotkania pod nieobecność swojego, no już można powiedzieć teraz, legendarnego zawodnika, bo on legendą już teraz jest, trzeba to powiedzieć śmiało. I poszedł do Carolina Panthers, gdzie też wiadomo było, że skoro on się pojawia, no to nie wiadomo, co będzie z Camem Newtonem. I ruch Cama Newtona w stronę Patriots to też jest coś, czego by się chyba większość ludzi nie spodziewała. Jestem ciekaw, po pierwsze, jak Teddy Bridgewater wkomponuje się w organizację Panthers razem z młodym Christianem McCaffreyem, który jest dla mnie przekotem, jeżeli chodzi o wszystkich młodych zawodników. I po drugie, jak Bill Belichick odnajdzie odpowiednią receptę na to, żeby z Cama Newtona zrobić tego Cama Newtona, który doprowadził Panthers kilka lat temu do Super Bowl? Oj, poruszyłeś mega, mega ciekawy wątek. Teddy Bridgewater, zacznijmy od niego. Szklany Teddy, tak? No. Dużo, dużo kontuzji za nim, dużo straconych lat. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy dla mnie to jest taki wild card, to znaczy pieniążki dostał, on może wypalić, może nie wypalić, może się posypać fizycznie. On pokazał na początku zeszłego sezonu, że jest w stanie zastąpić Drew Breesa i szło mu naprawdę bardzo dobrze, no ale tak, idzie do nowej drużyny, która tak naprawdę ma nowego trenera Matta Rhula. I ciężko powiedzieć, jak to wszystko zagra. Dla mnie Teddy Bridgewater jest jedną wielką niewiadomą. Jest to utalentowany chłopak, jeśli tylko będzie zdrowy, będzie dobry. Ale jak to zagra w nowym klubie, no nie wiem, to jest dla mnie troszkę wróżenie z fusów. A przechodząc do Cama Newtona, ja pamiętam początek zeszłego sezonu, kiedy on jeszcze grał przed swoimi wszystkimi urazami, on wyglądał na totalnie wypalonego. Ja nawet chyba tweetowałem, pamiętam takiego tweeta, którego zamieściłem. On po prostu wygląda na faceta, który chce stąd uciec, którego nie cieszy gra, którego wszystko boli. Takie odniosłem wrażenie. I po tamtym meczu, gdzie go widziałem naprawdę jako obolałego faceta, zmęczonego tą grą, zmęczonego życiem, on już poszedł na injured reserve i już nie zagrał do końca sezonu. A jak go Bill Belichick odrestauruje? Myślę, że tak naprawdę Patriots niczego nie ryzykują. Jego kontrakt jest tak skonstruowany,
że praktycznie tam chyba tylko milion podstawy tego base salary, a reszta to są bonusy zależne od gry. Belichick niczego nie ryzykuje. Dostaje doświadczonego quarterbacka, który może odpalić, a nie musi, ale też nie zapominajmy, że ma tego młodego Jarretta Stidhama, którego Patriots wybrali w zeszłym roku w czwartej rundzie i który zna ten system już. Jest od roku w systemie Billa Belichicka, także dla mnie wcale to nie jest powiedziane, że Cam Newton będzie starterem od pierwszego dnia. A jeszcze zanim przejdziemy sobie pewnie powoli już do tego, co nas czeka w NFL w bieżących rozgrywkach, czy coś nas czeka, o tym za chwilę mam nadzieję pomówimy, to chciałem cię jeszcze zapytać, Kuba, o twoje typy na może już takie wczesne typy Rookie of the Year. Czy to faktycznie będzie się rozgrywać tak jak przed draftem w tych predykcjach? No tak, był długo Tua Tagovailoa na początku, potem się okazało, że jednak kontuzja, w międzyczasie Joe Burrow zrobił ogromną karierę i już wszyscy wiedzieli, że on będzie raczej kandydatem do jedynki w drafcie, a w międzyczasie jeszcze ten fenomenalny, jak dla mnie, to jest jeden z gości, których będę szczególnie mocno obserwował, czyli Chase Young, dynamik na krawędzi obrony, no coś niesamowitego dla mnie ten chłopak. Ale jak ty oceniasz te najwyższe wybory i może jakieś zaskoczenie pozytywne z wysokiego numeru byś wskazał, jak ty to widzisz? Dla mnie Chase Young i długo nikt, naprawdę. Aha, czyli się zgadzamy. Dobrze, to umawiamy się przy najbliższej okazji na piwo bezalkoholowe w takim razie. Oczywiście, zawsze bezalkoholowe. A czy ja mogę akurat powiedzieć, bo ja niedawno pisałem artykuł o Chase Youngu. Jest to talent pokoleniowy. Jest to gość, który myślę, że jeżeli wszystko zagra, bo to zawsze jest, prawda, jest jakieś ale. Ktoś może być fenomenalny na poziomie akademickim, ale później może coś nie wypalić. Ale to jest gość, który będzie lepszy niż bracia Bosa. Dla mnie. Wow, to jest naprawdę. I on też na poziomie college'u Ohio State był lepszy niż bracia Bosa. No tak, w college'u to widzieliśmy go, że potrafi robić fenomenalne rzeczy, poza tym jest jeszcze dodatkowo niesamowicie szybki, bo gra na pozycji, która predysponuje też, tak chyba nie boję się użyć porównania, że gdyby się uparł, to mógłby się przebranżowić nawet na typowego biegacza. Spokojnie. Też jakby ja bardzo zgłębiałem jego historię, zbierając research do artykułu. On trenuje po prostu jako sprinter. On na poziomie college'u należał do drużyny sprinterów. Chyba nie brał oficjalnie w zawodach, ale trenował z nimi codziennie, więc biegi przez płotki, sprinty na 100 metrów, na 200 metrów i on przy tym treningu pozostał. Jakby on nie tylko na siłowni ćwiczy, ale do jego bazowych treningu należy boks i sprinty właśnie. A co powiesz o Joe Burrow w takim razie? No przecież to on jest jedynką, to na niego powinniśmy patrzeć, do niego wzdychać. Ach, czy będziemy do niego wzdychać? No facet zagrał chyba najlepszy albo jeden z najlepszych sezonów uniwersyteckich w historii jako quarterback. To jest bez wątpienia wielki talent i też można powiedzieć, że to jest doświadczony facet. To on jest rookie, ale on tak naprawdę ma 24 lata. Czyli wielu chłopców, wielu młodych graczy wchodzi do NFL mając te 21 lat, prawda? Mhm. On już ma 24 lata, 10 grudnia skończy. Właśnie sobie podejrzałem, wybaczcie. Więc jakby on jest doświadczony. No ale jest też inna sprawa, gdzie on trafił. To są Cincinnati Bengals. Ja wam powiem takie inne pytanie. Czy znacie kogokolwiek w Polsce, kto jest fanem Cincinnati Bengals? Osobiście nie. Obecnie nie. Ja znam, mam jeszcze kolegów, którzy pamiętają Cincinnati Bengals z początku lat 90. To są już starsi faceci. Natomiast tak, no to obecnych Bengals też nie kojarzę, żeby ktoś poważał i lubił. A ja taką mam refleksję, bo po tym drafcie, w zasadzie po pierwszej rundzie, chyba najbardziej wzdychał, a w zasadzie narzekał na całą sytuację Aaron Rodgers. Przez to, jak go zrobiła nasza organizacja Packers, biorąc quarterbacka w drafcie, bo tego on się sam nie spodziewał. Ja nawet natknąłem się i to chwilę po drafcie. Ukazał się taki krótki filmik z pretensjami Aarona Rodgersa. On później gdzieś zniknął z sieci. Absolutnie go nie ma teraz. Nie jest do odnalezienia, ale Aaron Rodgers tam mówił, co mu leży na sercu, jak go tutaj zrobili na szaro. Wszyscy o tym mówili w mediach. Nigdzie nikt nie mógł dostać się do źródła.
więc czy to przypadkiem nie jest początek czegoś nowego w Packers, którzy no po tych dobrych latach, no, kiedy one były dla nich, dla tej organizacji, dla samego Aarona Rodgersa, no teraz zwrócili chyba szczególną uwagę na to, że no dobra, do finałów doszliśmy NFC, no ale to my chcemy czegoś więcej, no. Nie. Jeśli chodzi o Green Bay Packers, to ja myślę właśnie, że ta drużyna będzie bardzo szła w górę cały czas. Matt LaFleur i Brian Gutekunst, oni robią tam kapitalną robotę. Aha, co do Aarona Rodgersa, no nie wiem, ja tak zawsze podchodzę z pewną rezerwą do tego, co się pojawia w mediach, bo my nigdy do końca nie wiemy tak naprawdę, co trenerzy widzą na boisku, co trenerzy widzą na treningu, patrzą często na inne niuanse. Nie wiem, na mowę ciała, na jakieś pozaboiskowe relacje. Nie każdy quarterback się będzie pięknie starzał jak Drew Brees czy Tom Brady. Może trenerzy widzą powoli, że Rodgers zjeżdża fizycznie do bazy, że może to już nie jest to. Dla mnie to jest nadal jeden z czołowych quarterbacków i on jeszcze pogra wiele lat. Ale spotkałem się kiedyś z bardzo ciekawym artykułem mówiącym o tym, że Aaron Rodgers ma opinię primadonny troszkę. To jest ciężki w obyciu, w ciężkiej współpracy. Może tutaj bym się doszukiwał jakiegoś problemu, o którym się pewnie nie dowiemy w mediów, albo dowiemy się za kilka lat, jak Aaron Rodgers skończy karierę. Tak, to jest, co do Rodgersa, to jest prawda, bo ja z kolei spotykałem się z takimi analizami amerykańskich beatwriterów dotyczących właśnie futbolu amerykańskiego, którzy mówili wprost, że gdyby wstawić Aarona Rodgersa w to środowisko graczy, które miał zawsze w swojej karierze Tom Brady, to mógłby osiągnąć równie wiele albo jeszcze więcej, no ale tego nie idzie sprawdzić, to jest typowe gdybanie. Z perspektywy czasu, jak patrzę na Rodgersa w ostatnich latach, który był jeszcze kilka lat temu moim ulubionym zawodnikiem właśnie przez to, jak się wymykał systemom, schematom, w ostatnich latach no jednak skłaniam się ku temu, że mnie ten gościu po prostu zaczyna irytować. Już mówię nawet o samym zachowaniu na boisku, a nie tylko o tym, co poza boiskiem, bo to jest w ogóle oddzielna historia. No ale z drugiej strony dla Packers to jest człowiek bardzo ważny, tak samo jak ważny jest, słuchajcie, dla chociażby Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger, który przez cały sezon nie grał ze względu na koszmarną kontuzję łokcia. Ostatnio się wypowiedział w końcu tej kontuzji swojej i no, faktycznie widzimy jakieś 3 zerwane ścięgna łokciowe. No, jedna z kontuzji, którą już amerykańscy dziennikarze uznali za kontuzję, po której żaden inny quarterback do tej pory do sportu nie wrócił, więc to jest duża rzecz, ale co odróżnia Roethlisbergera moim zdaniem od chociażby właśnie Rodgersa, to, że Roethlisberger nie bał się nigdy poświęcać w obronie. Miał taki mecz, chyba pamiętacie, to było w Super Bowl, kiedy on miał taką kluczową, w Super Bowl albo w sezonie, w którym zdobywali Super Bowl, miał kluczową obronę, zatrzymanie, które pozwoliło Steelers wygrać ważny mecz. Więc to takie porównanie między Rodgersem, który w obronę się średnio angażuje, czy mało, a Roethlisbergerem, który się tego nie bał robić i pewnie zmęczenie materiału nastąpiło. Ja powiem, że ja na przykład bardzo lubię Bena Roethlisbergera i on złapał tą kontuzję też w pechowym momencie sezonu, a jego poprzedni sezon, no można powiedzieć, on był rekordowy, jeśli chodzi o yardy podaniowe, bo tam było ponad 5000 yardów. Czego się spodziewam po Benie Roethlisbergerze? Szczerze, no ja już go troszkę nie widzę. Wydaje mi się, że on akurat się będzie starzał brzydko. I nie mówię tylko o jego wadze, która predysponuje go do tego, by się nie oszczędzać w momentach, w których potrzebuje coś obronić na boisku. No tak. Poza tym też chciałem zauważyć, jakby, że Ben miał jednak wspaniałe narzędzia na boisku, prawda? Miał Antonio Browna, miał Le'Veona Bella, którzy byli w pewnym momencie absolutnym topem na swoich pozycjach. No a w tym momencie no, zostali mu zupełnie nowi zawodnicy, więc jakby nie wiem jak będą wyglądać Steelers, na pewno będą bardzo mocni w obronie. TJ Watt robi furorę i Minka Fitzpatrick sprowadzony z Dolphins, który się okazał naprawdę strzałem w dziesiątkę. Szkoda tylko Ryana Shaziera, prawda? To jest osobna historia, którą... Oglądałem ten mecz i pamiętam, jak mnie wzdrygnęło, gdy widziałem ten moment na boisku. Też widziałem na żywo, jak, więc tak, to był jeden z bardziej przykrych momentów w oglądaniu NFL. Takich nie polecamy i to wbrew pozorom wcale nie jest brutalny sport. To jak w każdym sporcie się takie sytuacje zdarzają. Gracze grają w pełnej ochronie, ale skoro już o ochronie mówimy, no to trzeba chyba zahaczyć, panowie, o to, co nas czeka.
Właśnie, czy czeka nas sezon NFL? Czy będzie to sezon pod specjalnym nadzorem? Czy testy covidowe i wszystkie protokoły bezpieczeństwa zdominują normalną grę? Bo NFL, nie oszukujmy się, stoi przed ogromnym logistycznym wyzwaniem. Jako jedyna liga chce grać w pełnym zakresie na różnych stadionach, a nie w bańce, tak jak robią to inne ligi. Jak wy to widzicie, panowie? Futbol przetrwa, to przede wszystkim i sezon NFL się odbędzie. Takie jest moje zdanie. Z całym szacunkiem dla innych dyscyplin, ale jednak futbol jest najbardziej zakorzenionym sportem w kulturze amerykańskiej i no nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego sezonu. On jakby... Warunki mogą być różne. Prawda? Wydaje mi się, że mecze będą rozgrywane bez kibiców, będą bardzo szczegółowe i częste testy na obecność COVID-u, ale futbol przeżyje i sezon zostanie rozegrany. Takie jest moje zdanie. Znaczy, za dużo pieniędzy jest do stracenia. No ja też mam taką nadzieję, tylko patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje w MLB, no to może być tak, że nagle ci odwołają jakąś kolejkę. Chociaż no w przypadku baseballu to możesz jeszcze sobie na to pozwolić, no bo tych kolejek jest bardzo duża ilość, a w NFL masz tych kolejek 16, 17, no właśnie, więc... 16. I rozszerzone playoffy. Mhm. Więc... Jest tego całkiem mało, przepraszam, jeszcze bo chciałem dokończyć, że jakby nie patrzeć, to może ci się zdarzyć taka sytuacja, gdzie będziesz miał, powiedzmy sobie, kilka przypadków pozytywnych testów na obecność koronawirusa w samej drużynie. To nie muszą być zawodnicy, to mogą być ludzie ze sztabu, to mogą być nawet ludzie z zarządu, czego też oczywiście nikt nie wyklucza. Więc w tej sytuacji nie wiem, jak liga będzie reagowała. Czy tak jak w przypadku Miami Marlins będą przesuwali w czasie kolejne mecze i czekali na dogodny moment, żeby powrócić do gry, aż się wszyscy wyleczą, czy co innego zrobią, bo to jest dla mnie zastanawiające, bo przy tak małej ilości spotkań to nie wiem, co zarząd całej ligi będzie musiał przezwyciężyć w tym momencie, aby wszystko grało tak, jak należy. Powiem tak, bardzo bym się zdziwił, gdyby Super Bowl został planowo rozegrany w przyszłym roku. Wydaje mi się, że sezon będzie rozciągnięty, niektóre kolejki będą przekładane, będą zaległe mecze, będzie to troszkę na wariackich papierach, ale myślę, że summa summarum uda się rozegrać ten sezon. Chociaż Super Bowl pewnie bym się spodziewał w okolicach marca i kwietnia, patrząc jak to wszystko idzie. Przed nami jeszcze wszyscy mówią druga fala zachorowań, prawda? Tak. Myślę, że może być różnie, no ale jednak sezon NFL zostanie rozegrany. Jak to wszyscy mówią, ludzie potrzebują chleba i igrzysk, prawda? Nie ma większych igrzysk w USA niż NFL. Tak, my z Bartkiem nawet się zastanawialiśmy ostatnio, czy Roger Goodell nie powinien pójść po rozum do głowy, komisarz ligi, i nie zmniejszyć trochę cen na League Pass NFL-owy, które są absolutnie sakramenckie. Żaden League Pass tyle nie kosztuje, co League Pass NFL. To tylko dowodzi popularności tej dyscypliny nie tylko w Stanach, ale i na świecie i tej ligi. Natomiast wiecie, to na pewno nie uda się uniknąć zachorowań na koronawirusa. Liga już nawet określiła pewne zasady bezpieczeństwa, bo jesteśmy w trakcie, czy w zasadzie na końcu pierwszej części obozów treningowych, w których pracuje się głównie nad siłą, wytrzymałością, ale zaraz będziemy wchodzić w tę główną część pracy nad przedsezonowej, treningowej. I teraz jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o dostęp do obiektów treningowych? Zawodnicy będą musieli przejść dwa testy na koronawirusa w ciągu 4 dni. Oba będą musiały wyjść negatywnie, a następnie będą musieli być testowani codziennie do momentu, kiedy wskaźnik zachorowań na COVID w całej lidze spadnie poniżej 5%, czy w danej drużynie poniżej 5%, przepraszam. I wtedy będzie można te testy, nie trzeba ich będzie robić codziennie, tylko wyrywkowo w pewnym sensie. I teraz pytanie, czy to wszystko organizacyjnie się zepnie, no bo jeżeli masz ludzi w bańce,
tak jak w NBA czy w NHL, no to masz ich wszystkich na kupie, że tak powiem brzydko, i możesz to prowadzić, ale jeżeli masz ich na obiektach treningowych, to czy jesteś w stanie rzeczywiście zapewnić subordynację tych graczy? Przecież to są dorośli faceci, kipiący testosteronem herosi, no, których ciężko może być utrzymać w rycach, że tak powiem. Czy nie boicie się o ten stopień koordynacji całych rozgrywek i protokołów bezpieczeństwa w NFL? Czy uważam, że gracze NFL są w stanie sprostać wymogom i restrykcjom? Oczywiście, że nie. Taka jest po prostu moja prosta odpowiedź. Generalnie no, to będzie wielki test dla większości graczy, jak bardzo profesjonalnie podchodzą do zawodu. Ale zawsze znajdą się przypadki, gdzie gracz zamiast po treningu iść do domu, pójdzie do klubu ze stripteasem, jak ostatnio bodajże Lou Williams z Los Angeles Clippers, prawda, który opuścił banię tak. NBA. Zawsze będą tego typu przypadki, zwłaszcza w NFL. Trzeba się z tym pogodzić. Czy to wszystko się zepnie organizacyjnie? Szczerze to nie mam zielonego pojęcia. Liczę, że tak. Ale może być różnie, naprawdę. Musimy ufać i mieć nadzieję, że tak. Chcesz po prostu powiedzieć, Kuba, że zawodnicy NFL są bardziej roztrzepani od jakichkolwiek zawodników w jakiejkolwiek innej lidze. To znaczy może nie bardziej roztrzepani, ale generalnie jakby... Nie chcę dissować graczy NFL, no ale o większości dziwnych przypadków i interwencji policji to jednak słyszymy częściej w NFL niż w innych ligach, prawda? Jest to specyficzny sport, kipiący testosteronem i dużo jest tam negatywnych też uczuć, więc spodziewałbym się, że może być dużo takich przypadków. Jest to też sport, wiecie, bardzo fizyczny, kości trzeszczą, ciało boli. No ja sam uprawiam namiastkę, myślę, może w jakimś sensie nawet porównywalnie obciążeniowo trening siłowy, jak robią gracze NFL, i naprawdę wiem, co to znaczy łupanie każdej kosteczki w ciele. Nie jest przypadkiem, że NFL jako pierwsza wprowadziła czy też przymknęła oko na palenie marihuany, no bo trzeba się rozluźnić, trzeba się wychillować. Zobaczcie, że dla zdrowia psychicznego zawodników chyba też NBA odstąpiła od restrykcji palenia trawki. Oczywiście są tam jakieś ograniczenia, nie można non-stop chodzić na haju, niemniej jednak nie stanowi to takiego już teraz problemu, czyli smoke the weed, jakby powiedział Snoop Dogg, orędownik tej używki. No niemniej jednak, jest w tym coś. Gracze będą musieli mieć jakieś ujście dla swoich emocji, stresu, napięcia. Bardziej bym się obawiał o to, że właśnie trudno będzie to skoordynować na tak dużej przestrzeni, no ale tak jak mówisz, Kuba, trzeba będzie coś nad tym pomyśleć. A jak kibice, słuchajcie, bo są różne wersje. Jedni mówią, że 20% wejdzie na stadiony, i nie mówią, że na przykład tak jak w Atlanta Falcons 60 tysięcy karnetów, tylko 200 osób oddało chyba na 60 tysięcy. To jest w ogóle coś niemożliwego. Więc chyba ludzie chcą chodzić na mecze i jak będą mogli, to będą chodzić. Tak, tak, tak. Znaczy, zanim przejdę do tego pytania, jeszcze wrócę do poprzedniego. No, generalnie cała dyskusja nad tym, czy zawodowi sportowcy powinni palić trawkę, no to trwało od długich wielu, wielu lat. Kiedyś trener Golden State Warriors Steve Kerr powiedział, że gracze NFL praktycznie co tydzień, cytując go, uczestniczą w wypadku samochodowym. Więc nie dziwi się, że lubią podpalać trawkę dla złagodzenia, prawda, różnych urazów fizycznych i stresu psychicznego. Tam chyba Rob Gronkowski jest teraz największym jakby orędownikiem medycznej marihuany. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i terminologii, i sam mówił właśnie Gronkowski, że po tym jak zakończył karierę na rok, to właśnie dzięki medycznej marihuanie właściwie tylko normalnie funkcjonował. A wracając do waszego pytania, myślę, że na ten moment zupełnie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to zależy od fali zachorowań. Jeżeli to się utrzyma w takim stopniu w USA, jak jest teraz, to myślę, że z dnia na dzień będą, no może z dnia na dzień to nie, bo są procedury, ale z tygodnia na tydzień będą podejmowane pewne kroki i ustalane limity. Też w zależności od danego stanu. No mi się na to ciężko patrzy z perspektywy, jak zabronisz
powiedzmy sobie, na wpół trzeźwym ludziom, którzy od rana stacjonują pod stadionem, tego, żeby nie mogli na niego wejść. No to mi się raczej nie mieści w głowie. Ja wiem, że prawo trochę inaczej działa w Stanach niż w Polsce czy w jakichkolwiek innych krajach, no ale na litość boską, przecież ci zawodnicy, sami kibice są tak głodni oglądania tego, że no nie utrzymasz ich w domu, zakazując im wejścia na stadion, tylko siedźcie w domu, najwyżej wam damy, nie wiem, 75% zniżki na League Passa, oglądajcie na dużym ekranie. No nie, no czegoś takiego się nie da zrobić. Więc myślę, że zarząd NFL no będzie musiał wpuścić, jeżeli nawet nie wszystkich, no to chociaż jakąś tam część. Wiecie co, ja sobie przypominam, że w piłce nożnej klub Ajax się zmaga z tym problemem, bo w Eredivisie jest problem w ogóle, żeby sfinansować całą ligę. Się okaże zaraz, że same kluby będą musiały dołożyć trochę grosza, żeby ta liga funkcjonowała. I był pomysł na to, żeby na stadion ich imienia Johana Cruyffa, czyli stadion Ajaxu, weszło tyle kibiców, żeby był odstęp tego 1,5 metra pomiędzy jednym a drugim kibicem. Później się okazało, że jednak kibiców Ajaxu jest tyle, że zaczęli protestować nawet z tym pomysłem, więc trzeba znaleźć jakieś porozumienia między kibicami a samą ligą, bo może się to skończyć źle, a nie sądzę, żeby kibiców obchodziło to, czy ktoś jest chory, czy nie. Ich bardziej obchodzi futbol w tym momencie, aniżeli to, ile osób jest chorych. Chociaż to brzmi głupio, ale według mnie myślę, że znaleźlibyście takich ludzi, którzy by twierdzili, że mam gdzieś wirus, a ja chcę oglądać futbol. A propos... Przepraszam, proszę. Proszę, proszę, proszę. A propos tego, co powiedział Bartek o głupich zachowaniach, to nasunął mi się wątek, który myśleliśmy z Bartkiem, żeby poruszyć, zapytać ciebie o to. No i chyba jednak trzeba, Bartku, o to Kubę spytać, czyli... Nowy stary klub? No tak, Washington Redskins. Długo się wahałem, czy zadać to pytanie, no ale jednak chyba trzeba. Mówię dlaczego, Kuba? Dlatego, że myśmy ten temat już przenicowali na wszystkie możliwe strony. Jesteśmy tym zwyczajnie zmęczeni, no ale taka jest sytuacja, że chyba trzeba o tym powiedzieć. I chcielibyśmy zapytać ciebie o zdanie a propos zmiany nazwy klubu Washington Redskins na tymczasową Washington chyba Football Club obecnie, tak? I potem będziemy szukać nowej, właściwej, już pełnej. Jasne. Powiem tak, jeszcze wracając do poprzedniego pytania, bo nie udzieliłem odpowiedzi. To jakaś taka nić porozumienia pomiędzy ligą i kibicami nie jest do końca możliwa. Futbol to jest jednak cała kultura, w USA jest to święto, całe rodziny oglądają mecze, kibice już wiele godzin przed meczami są pod stadionem, wiadomo, jest catering, jedzą kiełbaski, piją piwo. Nie sądzę, żeby to było do opanowania. Jeśli liga naprawdę będzie miała problemy z kibicami, to sądzę, że mecze odbędą się bez udziału publiczności po prostu. A co do Washington Redskins, też przemaglowałem ten temat wielokrotnie, zarówno z propagatorami zmiany nazwy, jak i z obrońcami. I powiem szczerze, że do końca nie wiem. Nie, że się uchylam odpowiedzi, ale nie wiem. Nie jestem rdzennym mieszkańcem Ameryki. Według mnie możliwe, że ta taka polityczna poprawność przekroczyła pewne granice. No ale z drugiej strony jakby... nazwa Redskins nie dotyczy ani mnie, ani mojej rodziny, ani jakby grupy etnicznej, z której się wywodzę, więc nie wiem. Jeżeli są grupy, to też nie jest świeża sprawa, prawda? Tak. Zmiana nazwy Redskins pojawia się od wielu, wielu lat. Były protesty liderów grup rdzennych Amerykanów. Więc jeżeli im to przeszkadzało, tak naprawdę, no to uważam, że była potrzebna ta zmiana tej nazwy. Ale wydaje mi się, że gdzieś ta polityczna poprawność ogólnie przekracza pewne granice już. Takie jest moje zdanie. No tak, ale Bartku, chyba już powoli przechodząc do tego tematu znacznie przyjemniejszego, można powiedzieć, że nazwa klubu, o którym chciałeś nam dzisiaj poopowiadać, Kuba, jest znacznie mniej kontrowersyjna i tutaj co do tego nie mamy wątpliwości. Tak, ale ja jeszcze powiem dosłownie o Washington... Och, nie ma już tej nazwy. Teraz jest Washington... I teraz się przestaw, to będzie ciekawa sprawa. Tak, no mówisz Washington, myślisz o tych pięknych barwach. No, naprawdę, barwy klubu z Washingtonu są jednymi z najpiękniejszych i ich poprzednie logo i w ogóle gadżety też były jednymi z fajniejszych. Prawda to. Taka jest prawda, po prostu są ładne, mają ładne barwy, chociaż klub jest jaki jest, no ale to jakby spowoduje dla mnie dalszą falę różnego typu zdarzeń. Ja się na przykład śmiałem trochę na Twitterze, ale
klub Buffalo Bills. Na upartego można by się przyczepić, że gloryfikują gościa, który po prostu jest pośrednio odpowiedzialny za wybicie bizonów w USA, prawda? Tak, albo był, albo przecież mówimy też w przydomku gościa Buffalo Billa, bo był też taki, chyba w latach 60. był taki seryjny zabójca, który przyjął sobie taką ksywę w Stanach i potem na jego jakby pierwowzorem postaci dla Thomasa Harrisa w Milczeniu Owiec był właśnie Buffalo Bill, także to w ogóle możesz na każdy możliwy sposób każdy temat przerobić i sobie dopasować do sytuacji. Ja akurat tego wątku nie znałem, seryjnym mordercą, ale gdzieś mi się przypominał, wcześniej pamiętam szczegółów, że jest nawet zdjęcie chyba oryginalnego Buffalo Billa, który pozował tam z ilomaś tysiącami czaszek bizonów. Tak. Tylko, więc tylko czekać, aż organizacje broniące praw zwierząt się do tego doczepią. Ojej, właśnie wyjąłeś mi to z ust, bo miałem już powiedzieć, że co wy macie do tych delfinów w Miami, kurczę, kaski im nakładacie, albo nie wiem, Seattle Seahawks, Chicago Bears, wszystko po kolei będzie leciało. Tak, ja też jako osoba zajmująca się sportem na co dzień unikam tematów politycznych, bo to są jednak tematy, które, w których łatwo kogoś urazić, każdy ma odmienne zdanie i uważam, że no jest to trochę słabe, jak polityka się miesza w sport. Sport tak, powinien pozostać sportem dla mnie. Ja się pod tym z kolei podpisuję, ja bo często to powtarzam, Bartek też, ale musieliśmy cię o to spytać, Kuba, chociażby dlatego, że Washington Redskins to jest jeden z klubów, pamiętajmy o tym, ojców, założycieli tej ligi, a to, że niestety jego pierwszym właścicielem był, jak już wiemy, George Preston Marshall, czyli zdeklarowany niestety rasista, no to urosła sprawa do rangi politycznej niestety i dlatego tak to dzisiaj się z Washington Redskins dzieje, ale obiecaliśmy, że przejdziemy już do całkiem niekontrowersyjnych, miłych tematów. Kuba, chciałeś nam poopowiadać o klubie z naszego polskiego podwórka, może zachęcić trochę kibiców bardziej do futbolu amerykańskiego dzięki temu, także oddajemy ci głos. Scena należy do ciebie. A dziękuję. Tak, ja bym chciał wszystkich zachęcić do kibicowania nowo powstałej drużynie, która w zeszłym roku powstała, a mianowicie Bieliczka Dragons. Ja sam postanowiłem w tym roku zacząć swoją przygodę z futbolem amerykańskim jako gracz. Gracz to jest za dużo powiedziane, ale powiedzmy, że się uczę i jakby też zawsze chciałem jako dziennikarz sportowy pracujący od dobrych kilku lat spróbować po prostu tego, o czym się pisze na co dzień. No i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że pisać o jednym i znać się nawet na pewnej dyscyplinie to jest właśnie jedno, a spróbować jej to jest drugie. Ale przyznam szczerze, że dawno nie miałem takiej frajdy w życiu jak właśnie z pobierania nauk, jeśli chodzi o futbol amerykański. Nie wiem, czy macie jakieś pytania do mnie. Ja bym cię zapytał, jak to jest się ubrać, jak jest ze sprzętem, bo wiemy, jak to wygląda na boisku w futbolu amerykańskim w lidze. Ja ostatnio sobie nawet sprawdzałem z ciekawości nową cenę kasku antywstrząsowego Riddla, czyli sprzętu, w którym grają gracze NFL i mi wyskoczyło marne 6000 zł. I tak się zastanawiam, jak to jest ze sprzętem, w którym tobie przychodzi grać. To znaczy, ja zainwestowałem w swój sprzęt. Oczywiście można dostać z klubu, ale jednak stwierdziłem, że zainwestuję w swój własny sprzęt, bo to zawsze jednak lepiej mieć własny. I powiem tak, no ja na przykład tutaj mogę polecić z czystym sumieniem mojego dobrego znajomego Łukasza Dunaja, który ma sklep internetowy Football Forge i jakby tam te ceny nie są tak wysokie. Generalnie, jakby nie zapłaciłem wcale 6 tysięcy za kask, a mam nowiutkiego, pięknego Riddla, na którego właśnie patrzę z uwielbieniem w tym momencie. Także da się to wszystko jakby ogarnąć finansowo, a pytaliście, jak jest ubrać się w ten strój. No jest fantastycznie, kiedy zakładasz pady, koszulkę, kask, rękawiczki i tak dalej, klicy. Jest to spełnienie marzeń, naprawdę. Klic to dodajmy takie kolce, w których grają gracze NFL na co dzień. Tak, jakby idąc takim prostym językiem, można powiedzieć, że to są korki piłkarskie, które są troszkę wyższe. Wiesz, póki co jeszcze upraszczamy język, ale jak nasi słuchacze staną się ekspertami od futbolu, to wtedy obiecujemy, Kuba, zaprosimy cię do podcastu eksperckiego i wtedy będziemy używać tylko, pozostaniemy tylko w terminologii, wtedy wiesz, już hulaj dusza, piekła nie ma. Może jeszcze dodam parę słów o Bieliczka Dragons. Mianowicie klub ten też ostatnio połączył się z innym klubem Żurawica Cranes. No i celem jest zbudowanie silnej marki jednego z najsilniejszych klubów
w południowej Polsce, a w przeciągu kilku lat w Polsce. Bardzo na przykład podoba mi się sztab szkoleniowy. Jest międzynarodowy, głównym trenerem jest Wesley Mota, który jest Brazylijczykiem, pracował w Europie. Jednym z trenerów jest Amerykanin Ralph McGough, który też ma bogate doświadczenie. Są też trenerzy z Polski. Mianowicie atmosfera jest super, naprawdę. I trenerzy potrafią jasno i klarownie przekazać tę wiedzę, co jest najważniejsze. Czyli generalnie, jeżeli nowa osoba świeża wchodzi do tego futbolu, można się łatwo i szybko go nauczyć. Oczywiście to wymaga czasu, ale naprawdę warto, warto, polecam. Jeśli ktoś kocha sport i kocha futbol, trzeba spróbować. Tytanie wam to uniemożliwią. Oczywiście Tytani Lublin tutaj wspominam. Morsowali się przez całą zimę, także uważaj. Są przygotowani, zahartowani do walki. Bartek, rozumiem, czy w przyszłym tygodniu zostawiamy blok o Tytanach Lublin dla ciebie? No, mogę zgłębić temat. Wiesz, akurat mój kumpel ich wszystkich zabiera na Zalew Zębożycki i tam się przynajmniej się regenerowali przez całą zimę. Bo akurat mój znajomy, który jest trenerem siły, jak to siebie ładnie określa, bardzo lubi taki element regeneracji i taki w ogóle styl bycia w trakcie zimy. Taki sobie, może nie etos już przyjął, za punkt honoru, robienie czegoś takiego w ciągu roku. No ale to jeżeli przynosi jakieś efekty, a przy okazji jednoczy go z zawodnikami jednej z drużyn lubelskich, no to czemu nie spróbować? Ale tak, Kuba, mam takie dwa pytania. Po pierwsze, jak bardzo różnią się jerseye zawodnicze od jersejów, które można nabyć i sobie chodzić w nich po ulicy? I po drugie, na jakiej pozycji ty grasz w tej drużynie? Gram to jest za dużo powiedziane, tak jak powiedziałem, ja się dopiero uczę. Za mną jest tak naprawdę miesiąc, półtora treningów, z których też nie na wszystkich byłem, bo ostatnio mi dopadła angina. Ja jestem, uczę się grać D-line, O-line. Coś na takiej zasadzie. Też jakby patrząc na warunki po prostu fizyczne, jakby oglądając NFL widzimy tych wielkich gości, prawda? Naprawdę wielkich. No w Polsce niestety nie mamy dużo wielu graczy o takich warunkach fizycznych, więc jakby jest też miejsce dla każdego, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Czyli możesz być zarówno graczem linii defensywnej, jak i ofensywnej, jeszcze z tego rozumiem, tak? To już nie jest pytanie do mnie, tylko do trenerów, ale myślę, że która z tych linii zostanie mi przypisana, jeśli będę oczywiście grał, jeśli zasłużę, na razie ciężko trenuję. Rozumiem. A jak z tymi jerseyami? Bo ja, nie oszukując nikogo, ja mam kilka jerseyów i wiesz, jeżeli miałbyś sobie chodzić w takim jerseyu, gdzie ręka w krótki kończy się za łokciem, no to obawiam się, że miałbyś z tym spory problem, żeby grać podczas spotkań. Ja widziałem nieraz, że oni mają to podwinięte tuż za barkiem. Nie wiem, czy po prostu te jerseye zawodnicze są tak skonstruowane, że one opinają całe ciało, czy jak to jest skonstruowane? Przerwałem, jak to wygląda u nas. Nasze koszulki po prostu mają ściągacze na rękach. Aha. No bo tak się zastanawiałem zawsze, o co w tym chodzi. Gdzie jest magia tych wszystkich jerseyów, że tutaj grają i to wygląda tak, a na stronie kupujesz i później dostajesz, za przeproszeniem, firankę taką, którą musisz tak, na siebie nałożyć. Ja też mam wiele jerseyów i generalnie jakby zawsze mnie to bardzo denerwowało, że one są za łokcie, a ja je często podwijałem. Ale jeśli chodzi o... Dawniej gracze po prostu zawijali je. A teraz one są po prostu, wydaje mi się, że to też chyba zależy od klubu, ale po prostu, że one są ze ściągaczami. No jest to bardzo niewygodne mieć tak długi rękaw, jeśli jesteś na boisku. No tak, to się zgadza, ale Adam, masz jakieś pytanie? Bo ja mam takie tak, jedno. Właśnie chciałem tylko nawiązać do ciebie, do tych rękawów za łokcie jeszcze tylko szybko. Mam wrażenie, że Drew Brees długo grał właśnie w takiej wersji koszulki i on nawet sobie nie podwijał tych rękawów, ale mogę się mylić. Też mi się tak wydaje. No, mam tryk od Drew Breesa i nie boję się w nim chodzić, nie? No wiesz, to co? Ja myślę, że co kto lubi po prostu. No właśnie, właśnie. A jeszcze tak mi wpadło do głowy odnośnie jakby trenowania na własnej skórze w futbolu. Śmialiście się, że troszkę siniaków zostaje. No troszkę siniaków zostaje, powiem wam, po takich treningach. Ale ciało ma to do siebie, że szybko się adaptuje i tak po treningu dwóch już tego nie czuć. No to za jakiś czas zostaniesz wylosowany w drafcie, także nic się nie bój. Mam nadzieję.
Właśnie, jeszcze chciałbym dodać jeszcze, że jakby w filmach często o futbolu amerykańskim zawsze jest ten etos, prawda, bohaterów i tej rodziny, prawda, którą jest futbolowa drużyna. Nie wiem, czy zauważyliście to. Tak. No jest. No rzeczywiście muszę przyznać, że tak to wygląda. Przynajmniej jakby z mojej perspektywy i Wieliczka Dragons. Wszyscy są chętni do pomocy, wszyscy się wspierają. Rzeczywiście jakby futbol, wszyscy są serdeczni, prawda? Futbol jednak ma to do siebie, że kreuje taką rodzinę. I to jest bardzo fajne, takie braterstwo. Super, naprawdę bardzo fajnie. Tak swoją drogą... Kto chciał spróbować, to zapraszamy do Wieliczka Dragons. Oczywiście, jeżeli macie oczywiście po drodze, albo nie po drodze, to i tak zapraszamy do, na mecze Wieliczka Dragons. Chociaż ja mogę zaprosić bardziej na mecze Tytanów Lublin. A ty, Adam, na co zapraszasz? A ja zapraszam między innymi na Warsaw Eagles, zawsze ten klub lubiłem, troszkę teraz niżej wszędzie niż kiedyś, ale wciąż bardzo ich lubię. Pozdrawiamy też Jacka Śledzińskiego, który był u nas jakiś czas temu i też z Warsaw Eagles był związany bardzo długo, więc ja im kibicuję. A swoją drogą, Bartek, pewnie powoli będziemy już kończyć, ale to wiesz, to teraz będziemy mogli z czystym sumieniem po tym, co opowiedział Kuba o tym, o tej jedności, o rodzinie, o wartościach, jakich uczy futbol amerykański, będziemy mogli z czystym sumieniem wygłosić nasz apel. Uprawiajcie sport, ruszajcie się, bawcie się tym. Tak, oczywiście, tak. Oczywiście tak, ja bym też jeszcze chciał dodać tutaj parę groszy. No, generalnie nieważne, jaki kto prezentuje poziom fizyczny, no trzeba się ruszać. Ja jestem jeszcze z pokolenia ludzi, którzy po prostu się ruszali jako dzieci. Dzisiaj widzę moich, nie wiem, nastoletnich kuzynów, którzy za bardzo nie jest nim jakoś blisko do sportu i boleję nad tym. Ważna jest kondycja fizyczna i budowanie charakteru. Tak, więc ruszajcie się wszyscy ludzie, a że ładna pogoda jest, no to trzeba korzystać. Ale tak jeszcze, Kuba, na sam koniec pytanie, i to pytam każdego gościa w zasadzie o to, jak tylko jest to możliwe. Mam jeden jersey specjalny, który zrobiłem sobie na zamówienie, ponieważ bardzo chciałem. Jest to bardzo polski jersey i pytałem się już o to dwóch chłopaków z podcastu Airball, czyli Kuby Bojkę i Kryspina Kucia, czy ten pan dostanie się do Hall of Fame. I teraz pytanie to kieruję też do ciebie. Czy Sebastian Janikowski będzie w Hall of Fame? Ciężkie pytanie. Uważam, że powinien być. Nie mówię tego z perspektywy Polaka. Jest to dla mnie jeden z najlepszych kickerów w historii ligi. Powinien się dostać. A czy na przykład właśnie, bo niektórzy mówią, że nie, no bo tylko raz był Super Bowl, w zasadzie to mu nie wychodziło, też samo Oakland Raiders sobie nie radzili, to czy to jakoś go nie będzie deprecjonowało? Chociażby patrząc przez pryzmat, no nawet trzeba przez pryzmat kariery Adama Vinatieriego patrzeć w tym momencie. Myślę, że nie. Myślę, że powinien się dostać. Naprawdę. A ty, Adam, jak myślisz? Ja też myślę, że powinien się dostać. Szkoda, że te kopnięcia, że jakby on miał najdłuższe nieoficjalne kopnięcie z pola, ale to nie zostało mu zaliczone w oficjalnym meczu, jednak to nie jest jego najdalsze kopnięcie. Bodajże chyba najdalsze należy do Masona Crosby'ego, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić. W każdym razie to jest coś niesamowitego, jak wiele osiągnął Sebastian Janikowski. Ja mam nadzieję, że Polak, Amerykanin polskiego pochodzenia, czyli Mike Panasiuk, też będzie miał okazję w tym sezonie NFL. Koledzy z NFL Polska zrobili bardzo ciekawy wywiad w ogóle z Mike'em Panasiukiem, to polecam znaleźć w internecie. Też mu gorąco kibicuję, no i on kontynuuje tradycje polskie w Raidersach, prawda? Oby, tak. Tak. Tak, a jeszcze mam dla was ciekawostkę tak już na koniec. Kiedyś David Beckham, kiedy grał w lidze MLS, został zaproszony na trening którejś z drużyn NFL i on tam jakieś kosmosy wykręcał, 60 yardów więcej, bez problemu mu to przychodziło. Przyszedł menadżer i powiedział mu, że z miejsca mogą go podpisać jako kickera w swoim zespole i może zarabiać bardzo dużo. Beckham tylko popatrzył i powiedział, no nie, nie. No to ciekawostka, no faktycznie nie wiedziałem. Prawa noga w historii piłki, prawda? No jedna z najbardziej, przesadziłem. No. Tak, no piękny akcent na koniec, bardzo. Super, super akcent na koniec. Oczywiście zachęcamy do wchodzenia na NFL.pl, sprawdzajcie też felietony Kuby, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Ten o Bo Jacksonie to był naprawdę kozak, to muszę ci przyznać. Dziękuję, polecam stronę NFL Polska.
moje teksty i to, co robimy. Fajnie, żeby futbol amerykański był coraz bardziej popularny w Polsce, rósł w siłę. Zarówno ten nasz lokalny, jak i NFL. Oczywiście, także śledźcie futbol i ruszajcie się. To jest motto przewodnie tego odcinka. Już będziemy kończyli. Chciałem tylko na koniec pozdrowić moich kolegów z redakcji, kolegów z drużyny, moich trenerów, menadżera Wieliczki Dragons Rolfa Hellersa, który wykonuje kapitalną robotę, i wszystkich fanów futbolu amerykańskiego w Polsce. No tego to się nie spodziewałem, ale widzicie, drodzy słuchacze, gość wygadany to lubi po prostu zaskakiwać nas takimi rzeczami. Kuba Machowina był z nami z NFL.pl. Dzięki, Kuba. Dzięki. I był także Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam. Dzięki. Byłem też ja, Bartłomiej Misztal. Śledźcie futbol, śledźcie sport ogólnie i ruszajcie się. Jeszcze raz wam to powiem. A za tydzień nowe granice sportu. Pamiętajcie, czwartek, godzina 19:00, tylko w hot take'u. Na razie.